Panie profesorze, od ponad pół roku trwa już wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę. Co się zmieniło przez ten czas? To tak proszę powiedzieć krótko, ale przede wszystkim jak musi się zmienić teraz ta polityka energetyczna i w ogóle działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów Unii Europejskiej? A czy jeżeli chodzi o działania zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej, to trzeba tutaj powiedzieć o takich działaniach krótkoterminowych. No to jest kwestia przede wszystkim tej najbliższej zimy. To, żebyśmy nie zostali ani w Polsce, ani w innych państwach Unii Europejskiej bez przysłowiowego ciepła, bo to jest jakby tutaj rzecz podstawowa. I tutaj oczywiście są to takie działania, które związane są z pozyskaniem nowych źródeł nośników energii różnorakich. Tutaj widzimy, że państwa członkowskie Unii Europejskiej bardzo dużo w tym zakresie robią, chociażby błyskawiczna budowa terminali LNG przez Niemcy, przez Holandię, podpisywanie nowych umów, czy to z krajami Afryki Północnej, czy to z innymi dostawcami z różnych innych rejonów świata. Więc tutaj oczywiście tych działań jest dosyć sporo, ale wydaje mi się, że też musi się zmienić pewien sposób myślenia. To tak w takiej dłuższej perspektywie, dlatego że tutaj popełniono takie błędy, które popełniano także i wcześniej, bo jeżeli byśmy popatrzyli chociażby na kryzysy naftowe, które miały miejsce energetyczne w latach 70., w 73., 1979, one były dosyć podobne. Z uwagi na to, że w latach 60. uważano, że ropa naftowa to jest taki bardzo tani nośnik energii, który jest dostępny, nie ma tutaj jakiegoś większego problemu i jakiekolwiek ostrzeżenia, które wtedy się pojawiały, a były takie głosy, jakkolwiek je ignorowano, że jednak jest dosyć duże zagrożenie geopolityczne, dlatego że ta ropa naftowa jest importowana z tych regionów, które ze względów geopolitycznych są powiedzmy takie dosyć wątpliwe, tego nie brano pod uwagę. Tak samo tutaj nie brano pod uwagę z gazem. Pomimo tego, że wiadomo, że Federacja Rosyjska, a wcześniej Związek Radziecki wykorzystywały nośniki energii do celów geopolitycznych, do celów politycznych i tutaj to nie była żadna tajemnica, bo to tego rodzaju sugestie można znaleźć nawet w oficjalnych dokumentach albo na przykład jeszcze w doktrynie Falina Kwiecińskiego z 1991 roku, zgodnie z którą Federacja Rosyjska wtedy jeszcze Związek Radziecki poprzez uzależnienie energetyczne chciał nie doprowadzić do tego, aby państwa Europy Środkowej i Wschodniej zintegrowały się z Unią Europejską. To wszystko było ignorowane. Te głosy były ignorowane i jakby obudzono się, tutaj w szczególności oczywiście Niemcy, w tej nowej rzeczywistości, że jednak zdano sobie sprawę, że ten gaz ziemny nie jest taki tani. Owszem, on był tani i był podstawą rozwoju gospodarczego Niemiec, ale jednak, tak jak widzimy, trzeba zapłacić teraz za to określoną cenę, taką nie tylko ekonomiczną, ale także geopolityczną, bo doszło do wojny na Ukrainie i wydaje mi się, że tutaj, biorąc pod uwagę te doświadczenia wcześniejsze i te obecne, trzeba zmienić pewien sposób myślenia. Trzeba zdać sobie sprawę, że żyjemy w takim świecie, który jest światem, który trudno jest przewidzieć, jeżeli chodzi o rozwój. I trzeba być bardziej jednak rozważnym, jeżeli chodzi o projektowanie tej własnej strategii nie tylko energetycznej, ale także w ogóle ekonomicznej i politycznej.